17% tegorocznych suwalskich maturzystów nie zdało egzaminu dojrzałości w zakresie obowiązkowym. W gronie tych, którzy matury nie zdali, tylko jedna osoba oblała więcej niż jeden egzamin. Na wyniki matur oczekiwali w tym roku nie tylko zdający i ich rodzice. Po egzaminach gimnazjalistów i ośmioklasistów efektywnością edukacji mocno zaniepokoiły się władze samorządowe. Prezydent głośno mówił o konieczności zdiagnozowania procesu edukacyjnego, wtórowali mu radni. Po dyskusji na ostatniej sesji stanęło na tym, że trzeba poczekać na wyniki matur. I oto są. Na razie mówimy o zdawalności. To są dwie różne rzeczy. Zdawalność, czyli ilościowe i wyniki jakościowe. Jeżeli mówimy o ilościowych, to zresztą tak jak województwo podlaskie, także też i Suwałki na tym tle, myślę, że wypadły dobrze. No, możemy martwić się tym, że pierwszy raz od jakiegoś czasu nie mamy szkoły, która w 100% zdawalność ma, ale patrząc na zdawalność na poziomie 90%, prawie 9% w liceach niektórych, to jest już, myślę, że dobrze. W zasadzie w trzech naszych liceach ogólnokształcących mówimy o niepowodzeniach większości związanych z możliwością przystąpienia do egzaminu poprawkowego. Tylko w jednym przypadku jest to matura niezdana, więc dajmy szansę jeszcze tym uczniom, ja to zawsze nazywam kampanię sierpniową i miejmy nadzieję, że ta zdawalność będzie o wiele wyższa. Jeśli chodzi o licea, wynik jest odrobinę lepszy od ubiegłorocznego. Trzeba też wziąć pod uwagę, że poprawa wystąpiła pomimo trudnych okoliczności. Tegoroczne matury otoczone były aurą niepokoju. Trwał nauczycielski strajk, w placówkach odnotowywano fałszywe alarmy bombowe, co nie sprzyjało koncentracji. Z drugiej strony, w podobnych warunkach testy maturalne rozwiązywali również abiturienci w innych miastach. Czy oczekiwane dane o wynikach matury wskazują na konieczność zdiagnozowania i naprawy jakości edukacji w Suwałkach? Zdecydowanie tak, ponieważ też po analizie tych egzaminów poprawkowych na poziomie liceum i technikum widzę, że jest to jednak matematyka. Czyli to jest ten problem, który gdzieś pokutuje w kontekście nauczania na wcześniejszym etapie edukacyjnym. Tak jak wcześniej mówiłam, komentując wyniki egzaminu gimnazjalnego i egzaminu po szkole podstawowej, po 8 klasie, to widzimy jakby taką stałą, już powtarzającą się naprawdę od wielu, wielu lat. Ten środek, dotychczas ten egzamin gimnazjalny na poziomie przede wszystkim matematyki wypadał nam dużo słabiej, a potem licea, technika, no gdzieś tam nadrabiały te zaległości i na pewno kosztem i pracy w szkole, ale też podejrzewam, że dużego nakładu rodziców, dodatkowych działań typu korepetycje. Jak nas dzisiaj poinformowała Ewa Sidorek, w ratuszu już odbyły się pierwsze spotkania, podczas których analizowano i diagnozowano efektywność nauczania.